Szanowni Państwo, to są najważniejsze wybory od 30 lat. Zdecydujemy Polki i Polacy w najbliższą niedzielę, w jakiej Polsce obudzimy się w poniedziałek. Czy będzie to Polska otwarta, tolerancyjna, czy taka Polska trochę jak Jerzy, z której strony się nie dotknie, to ona kuje. Polska, gdzie wyklucza się kolejne grupy obywateli. Więc trzeba iść do tych wyborów, trzeba wszystkich namawiać, postawić na postęp, postawić, znaczy być po tej stronie światła i zagłosować i odsunąć złych ludzi od władzy, bo to są po prostu źli ludzie. Bardzo się cieszę, że kandyduje mój przyjaciel, z którym się znamy chyba 25 lat. Uważam, że to jest naprawdę znakomity człowiek, znakomity kandydat i ja wiem, może w przyszłym rządzie koalicyjnym, ja wiem, minister kultury na pewno byłby znakomity, choć nie chcę wyręczać wspaniałej pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jak mówimy, słuchajcie, o kobietach, to jak dzisiaj usłyszałam, co mówił na jednej z debat przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, prominentny przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, bo w końcu były minister, że żłobki, że przedszkola to jest jakiś relikt PRL-u. To naprawdę nie wiadomo, czy już śmiać się, czy płakać, bo my będziemy stawiać na i budować dalej żłobki, przedszkola, żeby one były za złotówkę, tak jak za właśnie tak jak wprowadzili przedstawiciele PO i PSL-u, bo te żłobki, te przedszkola to jest szansa dla dzieci, ale to jest bardzo ważne także dla rodzin, dla kobiet, żeby kobiety mogły szybko wrócić na rynek pracy. A na tej liście, liście Koalicji Obywatelskiej, ta lista skrzy się od gwiazd, jeśli chodzi o kobiety, takich wspaniałych kobiet, które są kompetentne, które będą naprawdę znakomitymi posłankami, które wiedzą, po co idą do polskiego parlamentu. Także warto, uważam, bardzo panu przepraszam, ale warto stawiać na kobiety. Ja walczę o prawa kobiet, no w zasadzie dlatego też znalazłam się w polityce, jeszcze na studiach. Na tej liście jest bardzo wiele kobiet i warto na te wspaniałe, wspaniałe kobiety postawić. Jest wspaniała kobieta, która mam nadzieję po 13 października będzie polską panią premier, pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. I pani marszałek zapowiedziała, że połowa ministrów w jej rządzie to będą kobiety. Ja trzymam wspaniałą kobietę, jaką jest pani marszałek za słowo i naprawdę wierzę w to, bo trzeba w to wierzyć, iść do tych wyborów, zagłosować i wygramy. Wygramy, wygramy, wygramy. Trzymajmy za to kciuki.